Witam Państwa serdecznie, a gościem audycji prosto z miasta jest prezes zarządu spółki Ineco w Gorzowie, pan Łukasz Marcinkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I takie duże zaskoczenie, bo rozmawialiśmy właśnie przed chwilą o tym, że rzeczywiście było zaskoczeniem to, co otóż tu się pojawiło na tym naszym stole w studiu, czyli statuetka Firma Przyjazna Młodym. Jest to wyróżnienie podczas gali lubuskiego lidera biznesu, czyli Firma Przyjazna Młodym. Okoliczności? No, totalne zaskoczenie. Muszę powiedzieć, że udaliśmy się na tą galę wspólnie z wiceprezesem Maciejem Symeriakiem i specjalnie usiedliśmy gdzieś tam z tyłu, no bo będziemy spokojnie sobie obserwować, co się dzieje, a tu nagle zostajemy wywołani na scenę. Dostaliśmy dwa wyróżnienia, właśnie to, które tutaj do studia, do Państwa przywiozłem. To jest statuetka Firma Przyjazna Młodym i dostaliśmy również wyróżnienie, certyfikat lubuskiego lidera biznesu, więc dwa zaszczyty, zupełnie, naprawdę zupełnie nieoczekiwane, nie mieliśmy żadnych przecieków, żadnych informacji. Nie jechaliście tam Państwo po nagrody. Nie, absolutnie nie, nawet gdybym wiedział, to nałożyłbym jakiś lepszy krawat, jak się już z kolegą później po fakcie śmialiśmy, no ale wyszło bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo fajnie, bo to pierwsze takie wyróżnienie dla naszej firmy i dopiero po fakcie zaczęliśmy sprawdzać, jakim cudem zdobyliśmy tą nagrodę, no i później się wszystko wyjaśniło, jak sprawdziliśmy liczby, to okazało się, że rzeczywiście... No właśnie, rozjaśnijmy teraz, tak. Czyli powiedzmy, jak to jest, jeżeli chodzi o te warunki dla osób młodych przyjmowanych do spółki, czy rzeczywiście jest to szansa na rozwój? Okazuje się, że ZIP, czyli nasza tutaj lokalna izba gospodarcza, sprawdza, nie informując firm, sprawdza, jak to wygląda w poszczególnych spółkach, jeśli chodzi o ilość osób młodych, które pracują w wieku od 20 do 30 lat i ile praktyk też studenci odbywają, uczniowie szkół. W naszym przypadku te liczby wyglądają rzeczywiście bardzo dobrze. Ja byłem zaskoczony, jak sprawdziliśmy w ostatnich 2 latach osoby młode do 30 roku życia, które u nas pracowały, to było aż 41 osób, także naprawdę... Naprawdę sporo tych osób młodych u nas pracuje. Ten zespół jest młody. Natomiast jeśli chodzi o praktyki, przyjmujemy rzeczywiście studentów, uczniów szkół średnich na praktyki. W ostatnich 2 latach, a w zasadzie niecałe 2 lata, to ponad 30 osób z różnych uczelni. Z uczelni szczecińskich, poznańskich, gorzowskich, zresztą z naszą akademią imieniem Jakuba z Paradyża mamy podpisaną umowę o współpracy, wspieramy uczelnie tak, żeby studenci naszej rodzimej uczelni też mogli zdobywać pewne doświadczenia w praktyce. Ważne jest to, by też zareklamować i zaprosić do procesu rekrutacji, prawda? Gdzie można szukać informacji? Zdecydowanie tak. My cały czas prowadzimy rekrutację, ponieważ firma jest duża, na różnych stanowiskach prowadzimy rekrutację, więc działamy tak dwutorowa. Więc rekrutacja standardowa, gdzie zapraszamy do współpracy, a jednocześnie właśnie próbujemy odkrywać naszą firmę przed przyszłymi pracownikami, a jeszcze studentami. Więc staramy się być firmą otwartą, żeby te osoby mogły w przyszłości rzeczywiście znaleźć u nas zatrudnienie. To jest ważne o tyle, że my bardzo mocno idziemy w kierunku tej ekoedukacji, zielonej gospodarki. Tak. To jest przyszłość chyba też. To jest przyszłość i od tego nie uciekniemy. Myślę, że wszyscy będziemy do tego dążyć i powinniśmy się starać, żeby ta świadomość ekologiczna była coraz szersza i żeby firmy tego typu jak nasza, to jest firma komunalna, miejska, żeby ona rzeczywiście się rozwijała w tych aspektach typowo ekologicznych i edukacyjnych. O to się staramy. Szereg różnych działań edukacyjnych prowadzimy, a dodatkowo, tak jak wspominałem, te praktyki dla studentów i uczniów. Spółka ma wiele spółek córek i zajmuje się wieloma działami. Między innymi ma pod sobą nadzór nad cmentarzem komunalnym. Jak wyglądają przygotowania do... No, lata chwila mamy tak, święto zmarłych. Te święto już za pasem. Przygotowania trwają od w zasadzie miesiąca. No, szykujemy cmentarz, żeby on wyglądał przede wszystkim ładnie, estetycznie. Tak, żeby też osoby spoza Gorzowa zobaczyły, że ten cmentarz rzeczywiście wygląda
bardzo porządnie. O to dbamy i dużo czasu na to poświęcamy. No cóż, będziemy gotowi jak najbardziej na przyjęcie wszystkich mieszkańców, wszystkich gości. Przy czym od razu może powiem pewne zastrzeżenie, bo co roku tuż przed tym świętem blokujemy bramę wjazdową dla samochodów. W tym roku będzie podobnie, więc od razu zapowiem, że będzie można wjechać samochodem na teren cmentarza z osobami w wieku podeszłym, czy z osobami, które mają problem z poruszaniem się, żeby też na te groby przybyć, może uprzątnąć. Więc taka możliwość wjazdu będzie do 29 października, czyli do piątku, do godziny 10 będzie można jeszcze wjechać bez problemu. Później ta brama dla wszystkich bezwzględnie będzie zamknięta ze względu na bezpieczeństwo. Jednak duża liczba osób zmusza nas do podjęcia takiej decyzji. Zresztą te decyzje są podejmowane corocznie, ale uprzedzam, że do piątku, do 29 będzie można wjechać, do godziny 10 później już takiej możliwości nie będzie. Warto też przypomnieć, no, pierwsze chłodne dni już mamy. Przygotowania do zimy również pewnie idą pełną parą. Jak wygląda poszerzenie również oferty, jeśli chodzi o ten zakres działań? Powiem tak, jeśli chodzi o akcję Zima, bo o niej przede wszystkim mówimy, stan gotowości będziemy mieć za 3 dni. Także jeszcze chwilę, jeszcze uzupełniamy wszystkie zasoby, praktycznie jesteśmy gotowi, ale od najbliższego piątku będzie można powiedzieć, że jesteśmy już przygotowani i mam nadzieję, że tak jak w roku ubiegłym, to my zaskoczymy zimę, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w ubiegłym roku pierwsze takie silne opady, które były, zostały w zasadzie w ciągu kilku godzin rozpracowane przez nasz zespół. Mamy świetnych kierowców, mamy też gotowy, dobry sprzęt przygotowany do tego sezonu, to jest 12 pługopiaskarek, magazyn na piasek, na sól jest przygotowany i to, co stosujemy od roku, czyli chlorek wapnia, chlorek magnezu, to są pochodne soli, które są bardziej odporne na niskie temperatury niż taka zwykła sól drogowa. Także mam nadzieję, że ten standard będzie utrzymany. W zeszłym roku bardzo dużo dobrych słów, dobrych komentarzy się pojawiło od przede wszystkim kierowców z zewnątrz, tych tranzytowych, bo dostawaliśmy takie głosy, że Gorzów na tle całej Polski wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o przejezdność, o bezpieczeństwo. Czyli była ta szybka reakcja. Że była szybka reakcja i dobra reakcja. Oczywiście, jak mamy bardzo mocne, nagłe opady, to nie da się tego zrobić w ciągu godziny, dwóch. Ale przypominam, bo były takie opady bardzo intensywne, wieczorne, późno wieczorne w zeszłym roku i nad ranem wszyscy bez problemu mogli się poruszać, bo te drogi były przez całą noc utrzymywane, odśnieżane i nad ranem wszyscy spokojnie i bezpiecznie mogli dojechać do swoich firm. A ciekawa jest też statystyka policyjna z ubiegłego roku. Bardzo mała ilość kolizji ze względu właśnie na śliskość, na gołoleć. To były jakieś pojedyncze przypadki, więc to też pokazuje, że dbamy o to bezpieczeństwo i należycie utrzymujemy te drogi, co no, jest naszym zadaniem. Zadaniem jest także wywóz odpadów od mieszkańców i tutaj w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja o odwołaniu przetargu na wywóz odpadów. Co to oznacza dla mieszkańców i czy mają powody do obaw? Od razu powiem, że nie ma powodu do obaw. To są jakieś kwestie formalne, które nasza firma i inne firmy muszą przejść. Potwierdzam, że przetarg został unieważniony. Przy czym to jest przetarg, który jest organizowany nie przez Ineco, tylko przez Związek Celowy MG6. A my jesteśmy potencjalnym wykonawcą. To jest może trochę dziwne dla Państwa. Takie są przepisy w całej Polsce, że spółka komunalna dedykowana do tego typu działalności musi się ubiegać o to zadanie w pełni konkurencyjnym przetargu. Ten przetarg został unieważniony ze względów formalnych, musi być rozpisany jeszcze raz, ale dla nas, dla mieszkańców, dla Państwa nic się nie zmienia. Odbiór odpadów będzie zapewniony tam, gdzie oczywiście realizować to będzie Ineco, no to dotychczas druga firma będzie na drugim sektorze. Także tutaj się nic nie zmienia. Proszę być spokojnym, Neapol nam nie grozi. A
uspokajał, reklamował i przekonywał prezes zarządu spółki Ineco w Gorzowie, pan Łukasz Marcinkiewicz. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.